Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Reinet King. No i taka pierwsza informacja. Udało mi się tutaj otworzyć te drzwi, wystarczyło zaatakować tego tutaj naszego przeciwnika, żeby te drzwi się same otworzyły. Możliwe, że nadstawię tą wstawkę, bo nagrywałem to jeszcze rano, gdy udało mi się to otworzyć. Niech moja kula zazna zabawy na serio. I tak, kochani, jest godzina 1:36. Niestety jutro jakoś po południu wyjeżdżam i nie wiem, czy zdążę nagrać jeszcze jeden odcinek, dlatego muszę to dzisiaj zrobić jeszcze niestety. Nie dość, że nagrywałem rano, byłem na 8 godzin w pracy, to jeszcze dzisiaj czeka mnie odcinek. Kurde, ale te gryminy są ciężkie. Nie wiem, czy to mają być pułapki czy co, ale są wkurzające. Właśnie może nie są ciężkie, a wkurzające. Trzeba cały czas manewrować, żeby na nie nie wpaść. Ja nie chcę się z nimi walczyć. Dobra, już, wnikajcie. I kochani, kochani. Kosztowności skrypty 3 z 3. Zapiski. Dziennik pewnego Crime'a. Człowieka, który zjawił się w naszych lochach i został wykorzystany, by sprawdzić działanie ocenzurowano. Wygląda na to, że nie miał rodziny. Nikogo nie przysłano po ciało po teście. Ofram potwierdził swój udział w planie intruza i poddał się formalnej naganie. Jak tłumaczy, wiele przedmiotów w krypcie ujawnia swoje prawdziwe właściwości wyłącznie w obliczu bystrego umysłu, a ochotnicy, co oczywiste, są bardzo trudni do zwerbowania. Osobnicy pokroju Crime'a są doskonałymi obiektami. Jego towarzysze podzielą jego los. Badanie przeprowadzone na Crime'ie pozwoliło nam bezpiecznie umieścić ocenzurowano w taki sposób, że nie zdoła już uciec. Może jego metody są odrażające, jednak Ofram swym działaniem ocalił więcej żyć niż odebrał. Odrzuciłem jego prośbę o rezygnację. Zamiast tego przedłożyłem wniosek o jego awans. Wybaczcie mi, że ja tak dzisiaj już słabo czytam. Niestety, no jestem naprawdę, naprawdę zmęczony. Ale no, nie chcę zostawić was bez odcinka, dlatego postaram się to doprowadzić mniej więcej do końca. Znaczy, no na pewno to doprowadzę do końca, aczkolwiek postaram się to doprowadzić do końca z taką narracją mojego pokroju, że tak powiem. Czyli bez szału, dupy nie urywa, ale myślę, że w porządku. Zresztą, kochani, ja zauważyłem, że naprawdę zaczynacie się udzielać i subskrybować. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo z tego powodu szczęśliwy. I nawet nie wiecie, jak bardzo dodaje to skrzydeł właśnie twórcy... Kurde. Twórcy, który jest w sumie niezależny. Korespondencja Reginalda Weklina i Roberta Weklina. Bracie, wciąż próbuję pozbierać myśli. Późno w nocy zaobserwowałem pewną wizytację. Wybacz mi chaotyczną piśnieninę, jednak odzwierciedla ona stan mego umysłu. Bracie, żniwiarz. On chyba wie o mnie. Nocą obudził mnie krzyk, a narastająca mgła sprawiła, że widziałem ledwie czubek własnego nosa. Po karawanie zostały strzępy. Wóz jadalny przewrócono. Wszędzie było pełno krwi. Musiałem trzymać przy twarzy chusteczkę, aby móc przejść nad ciałami. Na samym środku stał on. Strażnik dzierżący hak na łańcuchu. Wskazał na mnie kościstym palcem i jak na zawołanie z jego latarni wystrzeliły płomienie. Musiałem ratować się ucieczką. Wrócę do Falgren za jakieś 2 tygodnie. Oby tylko za mną nie szedł. Twój brat, Reginald. Czyli Reginald... Kurde, Reginald napotkał Thresha. No i chyba raczej mu się nie udało, skąd się już kończyły. W ogóle powiem wam, że jest taka lodówka na ulicy, że to jest po prostu szok. Jezu, nie chciałem cię atakować, nie chciałem cię zwerbować do ataku. Tak, musimy na pewno jeszcze odzyskać tutaj ten cyngiel, bulbulator. I myślę, że komnata koniunkcji również będzie przez nas zwiedzona, chociaż widzę, że tak, tu możemy się przespać. Tu są jeszcze nagrody i ścieżka zmierzchu już jest niedaleko nas. Dobra, ale myślę, że go zaatakujemy. No trudno, uzyskamy trochę HP przynajmniej. I właśnie, dlaczego wróciłem do oficjalnych skinów, które są w grze? Zaraz zobaczycie. Pozostawię to tajemnicą. Zobaczymy, czy zauważycie. Ja nie wspomnę nic o tym. Zobaczymy, czy się pokapujecie. Jestem ciekaw. Dobra, myślę, że możemy zaatakować na początku środkowego. Dobra, chyba się jednak nie pokapujecie, bo chyba to jednak nie działa. Cholera, nie sprawdziłem tego, szczerze powiedziawszy.
Kurde, nie chciałem tego zrobić. Ktoś mnie w pojazdy spadają, ej. Halo, halo, pani Gro. Co pani tu odwala? Gonicie swoje ogony. Nagrywa się, nagrywa się. 274, zdążymy, nie zdążymy zaatakować niestety. Ale przynajmniej ten nie zaatakuje. Dobra, już spokojnie. O, teraz ten dosłów, czyli nie zawsze idzie. Czyli nie zawsze idzie to w ten sposób. Dobra, myślę, że możemy uleczyć nas wszystkich. Trudno, przeczekamy to troszeczkę. Teraz postaram się zabić tego konstrukta cienia. Dajmy tam to, co? Bram powinien się zrobić na początku. Dobra, pokażmy mu, o co on stać. Nawet to jest sny. I tak, mógłbym teraz... A nie, nie mógłbym teraz użyć tego. Czy mógłbym? Mógłbym. To nie jest problem. Dobra, poszły dwa ataki w niego. Tego potrzebowałam. Leczenie padło. Więc teraz się pobrońmy. Pobrońmy chwileczkę. Ty włącz sobie pracę nóg. Ej, ale nie, jednak chyba działa ten trik. Czy ty wracasz do życia? Przepraszam bardzo, co ty masz? O kurde! No dobra, to jest problematyczne. Uporczywe cienie. Po śmierci zaczyna się odbudowywać, po dłuższej chwili zostaje wskrzeszony z 50% zdrowia. Fuck. Miało wyjść inaczej, ale nie wyszło. Dobra, czy ja cię mogę zaatakować? No mogę cię zaatakować, ale nic nie dało zbytnio. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. Dobra, zwiększamy szybkość, więc nie jest to jeszcze jakieś problematyczne. Użyjemy ulta Brauma. Zabezpieczymy się. Mówię, ja robię to tylko dlatego, żeby uzyskać jak najwięcej życia, bo straciliśmy dosyć sporo HP na tych pułapkach. Więc chciałbym to troszeczkę odzyskać. Dobra, innego sposobu nie ma. Szkoda, szkoda, szkoda. No ale dobra, nie wyszło źle. Mamy już full hapsy. Więc tak, tobą możemy dokończyć tego pana. Tylko która wpadła, świetnie. Tutaj damy charma. Ja w ogóle muszę zacząć bardziej operować, ale to nic nie da. Kurde, nic to nie da. Pożarcie jak zadziała, też nie zadziała. Pożarcie również nie zadziała. To też nie zadziała. Jedynie co to kulki zadziałają. Dobra, niech będą te kulki. Proszę, niech będzie krytyk. MFK, ty mi czytasz w myślach. Naprawdę, ty mnie chyba słuchasz. Serio, nawet z Yasuo nie miałem takiej ubawy jak z MF-ką. MF-ka jest genialna. A to jest składnik do zaklinania, więc luz. Dobra, możemy teraz się przejść tam na górę. Po ten totem. Potem, czy jak to tam? Ołtarz, przepraszam, ukojenia. On daje chyba tylko i wyłącznie buffy. Mamy phishing. Na phishing się na razie nie będziemy tutaj, nie będziemy się na phishingu skupiać. To wyjątkowe drzwi. Są kunsztownie zdobione dziwnymi materiałami. Pachną nieco siarką. Nie posiadają klamek ani zamków na klucz. Za to są ciepłe w dotyku i nieznacznie reagują na twój napór. Pozwól, aby Braum się tym zajął. Pewnie! Braum lubi drzwi. Żadne drzwi nie powstrzymają Brauma. Za nimi na pewno czeka przygoda i przyjaźń. Nawet najpotężniejsze drzwi można otworzyć. Wąsy i brwi Brauma nadają jego twarzy przedziwny wyraz, kiedy stoi on nad niegdyś potężnymi drzwiami. Jego wierny Poro przygląda mu się z zainteresowaniem. Braum je zatrzyma, nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą się porządne drzwi. Na dodatek te pachną wulkanem. Cudownie. I mamy nową tarczę dla Brauma. O, to musimy zobaczyć. To musimy zobaczyć. A czy ona jest taka, kurde, super? No, więcej na pewno DPS-a daje. Ma 20% szansy na podpalenie celu przy trafieniu, zadając mu 200 punktów nieuchronnych obrażeń w czasie 3 tur. No 194 na tak zaokrąglam.
Czy to nam się bardziej przyda? No będzie miał mniej tego defa i to sporo mniej. Ale 134 więcej DPS-a. Może powinniśmy się trochę jednak skupić na tym DPS-ie, bo on jednak jest dosyć dobrym tankiem. Ale czy nam jest to potrzebne, tak szczerze mówiąc? Chyba jednak lepiej jest mieć takiego właśnie dobrego tanka. Zresztą nawet po tej walce z tym golemem, co nie dałem rady z nim tam wygrać, widać, że jednak taki tank jest potrzebny. Nie, wiecie co? Nie będę tego robił. Nie zamienię mu tej tarczy. Niech on będzie tankiem. Dobra, komnata koniunkcji. Co my tu mamy? Mamy kilka skrzynek, odłamki czystej many, trochę pieniążków. Kolejny ten posąg, nie wiem co z nim zrobić. Mroczne ubranie, srebrna wędka i jakieś pierdoły. Ciężko stwierdzić, co jest tak niezwykłego w tym ogromnym posągu prawdopodobnego mędrca. Dopiero po podejściu bliżej u podstawy posągu pojawia się komplet runicznych glifów, a koniuszek palca wskazującego postaci zaczyna emitować wiązkę światła. Czemu ma to służyć? Nie wiadomo. Wiązka światła nigdy nie pokrywa się z niczym w pomieszczeniu, natomiast glify oznaczają losowe główne i pośrednie strony świata. Czyli to jest jakaś zagadka taka większa? To jest jakaś zagadka większa, tylko pytanie. Jakby może je ustawić na jakiś inny... Na przykład tu będzie południe. Tam damy, nie wiem, południowy wschód, tam jeszcze damy co innego. Zresztą, w jakich miejscach te posągi się znajdują? W komnacie koniunkcji i jeszcze chyba, czekajcie, bo to chyba nie było tu. Tak, to było w innym miejscu. Prawda? Dobrze mówię? Dobrze mówię chyba. Tu była zagadka logiczna z tymi pseudo kolorkami. Ale tak naprawdę to było tam gdzieś na zachodzie. No dobra, nie będziemy się nad tym głównie zastanawiać. Ja jeszcze sobie pomyślę mniej więcej po odcinku, o co z tym może chodzić, bo nie chcę wam zabierać czasu, który może być wykorzystany na naszą fabułę w Reinet Kingu. Ej, ale wiecie co? Dzisiaj mi się jakoś dobrze nagrywa te odcinki. Kurde. Masz hita. Tak mi się nie uciekli. Będzie zabawa, co? Dobrze mi się dzisiaj z wami gada. Może dlatego, że jestem szczęśliwy, że ten kanał się powoli rozbija. Możliwe, ale naprawdę, to jest... To, co ostatnio robicie, jest świetne. Po prostu te wasze dobre słowa, nawet po tej mojej pseudodepresji, którą miałem ostatnio na streamie. To, co teraz robicie, jest naprawdę cudowne. Dziękuję wam z całego serca, że mnie tak wspieracie w moim... podążaniu do jakiejś tam większej oglądalności i ogólnie do naszej takiej fajnej przygody, którą tutaj spędzamy. To jest po prostu świetne, co wy robicie. Dobra, i tak tu już nie zadamy więcej obrażeń. Myślę, że na Alei Równowagi jeszcze jest jakaś szansa, że to zabijemy, chociaż... Kurde... No, może by dać Aleje Szybkości? Dobra, spróbujmy. Wierzę, że może ona walnie podwójne obrażenia. 200 obrażeń magicznych, no jest szansa. Jeszcze podpalenie wpadło. Dobra, jest szansa. Jest druga tura. Tylko nie wiem, czy on nie zginie. Nie, nie zginie. Nie zdąży zaatakować. Świetnie. Wyszło super. Wyszło super. Arie, napierdzielasz. Wyszło spoko. Tylko trochę po tylko dostaniesz niestety. O, ale tobie zostało życie. Go uleczy, prawda? Nie, nie uleczyło go. Może by tak zacząć w końcu tym bramem atakować, a nie tylko się bronić? W sumie, jakbyśmy zrobili myk. I przesunęli tego, do fixa. MF-ka walnęłaby jeszcze podwójnym atakiem i zabiła dwóch. A może zabije czas opowieścią? To nie jest głupie, kochani. To nie jest głupie. A ty masz jakiś szans... Masz jakieś szanse, żeby zaatakować? Nie masz najmniejszych, prawda? Nie masz. 239 to nie jest jakiś tam super DPS. Nie są DPS dobre. Tu mamy szansę na podwójny atak i podpalenie. Ciebie odpychamy. Ale kurde, nie pomyślałem, że MF-ka potrzebuje czasu na... O, fuck. No właśnie, zapomniałem o tym.
To nie, to i tak nam nie wyjdzie. Już wolę tego dobić do końca. Chociaż jakbym użył 434 obrażeń między dwa strzały, no nie, jest szansa, że nie dobijemy. To ja wolę jednak dobić. Najpierw bitka, później wyżerka. Tylko to mogę tego w sumie przesunąć dalej. No trudno. Może umiejętność użyjemy, dobra. Teraz w garści. Teraz widzicie Ari w pełnej okazałości na normalnym skinie. Czy Ari ma w końcu buty? Ma buty. Sexy buty. Sexy flexy. Dobra, kończmy to. Nie regeneruj się. Nie, nie! Aż ty gnoju. Ty mi się tu będziesz regenerował? To teraz patrz. I płacz. Braum. Broń się. MFK załatw ci sprawę. Wierzę w ciebie, MFK. No. Wiedziałem, że to zrobisz. Mam cię. Masz go. Moja serio. Magia rośnie w siłę. Jak ja sobie przypomnę, jak ja nie doceniałem tej postaci. Boże, jak mi jest głupio. Ja teraz głównie na niej bazuję. To jest mój najlepszy w tej chwili champion tutaj. No i się zamotałem. Wezmę bram. Ej, tego nie widziałem. Prawdę powiedziawszy. A, bo tu dopiero wylatują. Straciliśmy trochę HP. No trudno. Nic na to już nie poradzimy. Mamy nowe rozmowy. Pińce ptącza blokują drogę. Tym niestety tego nie... Nie odepchamy. Dobra, ale jak... Dobra, ucieszam się. Chwila. Te drzwi... Znaki na nich reagują na moje słoneczne kamienie. Czy to dzieło Vesani? Od maleńkości nosiłam ze sobą te kamienie. To jedyne, co łączy mnie z przeszłością. Wyglądają jak... Klucz, który szuka zamka. Ciągle były przy mnie. To nie są zwykłe artefakty, ale naczynia na wspomnienia. Prawie nie było już w nich energii, ale wystarczyło jej do odblokowania tych drzwi. Więc to żaden przypadek. Nie. Moi przodkowie, Vesani, byli powiązani z błogosławionymi kryptami w sposób, którego nadal nie pojmuję. Klucze do przeszłości pozwalają wejrzeć w przyszłość. Sprawdźmy, co zgotował ci los, Vastajanko. Już wiem, jak nazwę odcinek. Klucze do przeszłości. A, ale poetycko. Nie obudził się we mnie poeta, spokojnie. Tylko tak, czy nam by się przydało odpocząć? No nie wiem. W sumie tutaj już nigdzie nie musimy iść, więc moglibyśmy to zrobić. No dobra, zjedzmy posiłek nawet. I posłuchajmy naszych opowieści. Oczywiście, że tak. Nie śpisz, Ari? Próbowałam, ale przy innych to trudne. Lepiej nie spać i się pilnować. Udowodniłaś, że jesteś godna naszego zaufania. Nie mamy powodu się ciebie bać. Chciałabym, by tak było. Przybyłam tu w poszukiwaniu odpowiedzi, ale im dłużej ich szukam, tym mniej znam siebie. Mnie też trudno znaleźć prawdę. Ale czeka na nas przeznaczenie. Gdy działamy zgodnie z nim, każdy krok przybliża nas do celu. Gdy się zatrzymujemy, ulegamy stagnacji. A wtedy przepadamy. Ja tak długo byłam zagubiona. Ciekawe, jakie mogło być moje życie. Jakie przeznaczenie mnie ominęło. Wszystkie ścieżki poprowadziłyby cię tutaj, do nas, gdzie twoje miejsce. Dzielimy ten sam los. Chyba masz rację. Dziękuję, że pomogłaś mi na tej ścieżce. Zrobiło się sentymentalnie.
Zło? Mogę odejść, jeśli chcesz być sam. Nie przeszkadza mi towarzystwo. Chyba, że chodzi o Brauma. Ma charakter. Delikatnie to ujęłaś. Ari, chciałem cię o coś zapytać. O co chodzi? W Bilgewater. Dlaczego odeszłaś beze mnie? Przysiągłem cię chronić. Bałam się, że ze mną będziesz w niebezpieczeństwie. Taki już los tego miejsca. Nie martwiłam się o wrogów. Chodzi o mnie. Nie boję się ciebie. Wiem. Dlatego musiałam odejść. Ari. Dobranoc, Yasuo. O, ktoś tu się chyba zauroczył. Lisico, czy Braum może ci w czymś pomóc? Dziękuję, Braum. Wszystko w porządku. Przyzwyczaiłam się do spania w jaskiniach i w samotności. Haha, przyjaciółko, łóżka i tak są dla Brauma za małe. Ja także wolę drzemać na łonie natury. Gdy wraz z Yasuo przybyliśmy do Bilgewater, spędziłam pierwszą od bardzo długiego czasu noc w łóżku. Bardzo się o ciebie troszczy. Gdy spotkałem Yasuo, ciągle mówił o tym, że musi cię znaleźć. Dlatego przybył na Wyspy Cienia. Ale zostawmy to między nami. Ja nie wiem, co powiedzieć. Więc nic nie mów. Wiedz, że jesteś wśród przyjaciół. Odpocznij, Lisico. I pamiętaj, że razem jesteśmy nie do ruszenia. Dziękuję, Braum. Dobrze mieć takiego przyjaciela. Serio, czy się jakiś romansik krzykuje? Ewidentnie coś tu jest na rzeczy. I właśnie, kochani, ja mam jeszcze taki pomysł, z racji tego, że... W sumie chciałbym jakoś urozmaicić ten kanał. Mam w posiadaniu Oculus Questa 2. I teraz takie pytanko do was, którzy to oglądają. To w sumie będzie taki test, czy oglądacie odcinki od początku do końca. Chociaż wiem, że nie, no jest dużo osób, które klikają po prostu i tyle. Ale wiem, że kilka osób jednak ogląda. No, musieli mi przerwać. Mgła żywi się jego korzeniami, usychają przez nią. Czai się tu coś złowieszczego. Nie tylko czarna mgła. Więc trzeba to coś wykurzyć i wyeliminować. To chyba nie będzie konieczne. Bosik? Tak, bosik, cień skażenia. Ale moi drodzy, ja mam nadal do was pytanko, bo w sumie nie zdążyłem go zadać. Mam w posiadaniu Oculus Quest 2, czyli sprzęt VR. Dodatkowo, w sumie mam pomieszczenie do dobrego nagrywania tego VR-a. Więc mógłbym z wami w sumie... O, przepraszam, kochani, zminimalizowałem grę. Mógłbym z wami w sumie takiego VR-a sobie pograć. Nie myślałem dokładnie jeszcze, w jaką grę moglibyśmy sobie w sumie na tym VR-ze pograć, ale... No, jedyny mankament jest taki, że będzie dużo pracy przy montażu, ale myślę, że z rozwojem kanału nie będzie to jakimś większym problemem. Więc takie pytanko do was, czy chcielibyście, czy bylibyście w ogóle zainteresowani takimi grami VR? I dodatkowo po przejściu naszego Reinet Kinga padł na taki pomysł, że dla osób, które no, nie interesują się taką walką jak tutaj, no wiadomo, że to nie jest interesujące dla wszystkich. Padł na taki pomysł, że w sumie mógłbym zrobić taką składankę ze wszystkich odcinków, z samymi tekstami dialogowymi. Wiecie co, ja się chyba muszę na tej walce skupić, bo tak sobie klikam i klikam i klikam i w sumie nawet nie wiem, co ja klikam. Tak się z wami tutaj zagadałem. Czy w ogóle jakiś jestem gadatliwy w nocy? Ja chyba powinienem w ogóle w nocy nagrywać te odcinki. Jestem ogólnie człowiekiem, który preferuje pracę w nocy. Zabawa. Ej, czemu ty masz umiejętność Illaoi? A, bo ty jesteś w coś pseudo Illaoi. No dobra. Tak, może byśmy cię trochę przepchnęli? Co ty na to? Przepchnijmy cię, dziadu jeden.
bo tu już nie zdążymy. Dobra, tak zróbmy. I was, Stajanko, czy ty masz odporność na ogłuszenie? Masz, niestety. Jeszcze masz cieniste wici, 42 punkty obrażeń, co turę. Uuu, i to 3 sztuki, sporo. Zwiększona szybkość o 30% i generuje odnanych cienistych wici co drugą turę. Dobra, czyli tak naprawdę to nam nic nie pomoże. Bait raczej też nam nic nie pomoże. A chociaż nie, bait też jest fajny. On jest fajniejszy, gdy ma 30% HP, ale to też może być fajne. I dodatkowo unikniemy tego skażenia. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Ty sobie uciekaj w tą stronę, MF kawalnie. Dobra, ładnie go zbiliśmy. To Braum zaczyna obrywać dosyć mocno. Brak celów na chmurę, tylko tak, teraz szybkiego nie uzyskamy niestety. Wow, Ari, to ty jednak też sporo zadałeś i uleczyłaś Brauma, świetnie. Uhuhu. Moja kolej. Czasami wychodzą takie fajne, taktyki. W sumie przypadkowo. No dobrze, jednak z tego Brauma nie ściągaliśmy tych odporności, bo by nam to źle wyszło. Dobra, lecimy z prowokacją. Dodatkowa tura. Skoro mamy healera, to możemy, myślę, że atakować i nałożyć to tym wstrząsem. No jeszcze krytyk, super. Klepnięcie już jest, więc znów możemy użyć naszej umiejętności. Było to tak? Tak. To tak, tu jest aleja równowagi. Szybkości nie możemy. Możemy z równowagi albo z mocy. Dobra, użyjmy z mocy i dobijemy go już, myślę. Dobra, on trochę dostanie po tyłku, no ja wiem. Czas pójść na całość. Ale myślę, że go jeszcze zdążymy uleczyć. Bo tak, ty dostaniesz tutaj, kurde. Tak źle i tak niedobrze. Ale masz dużo życia. Spróbujmy. Spróbujmy to zrobić. Jeszcze przy... Nie to. Weźmy debitaczkę, żeby to Ari zbytnio nie oberwała. Dobra. Ari nie dostała zbytnio. Jest dobrze. Brown dostał heala i MFK kończ to. Uuu, ale peszek. No ale dobra, ty i tak umierasz. Nie umarłeś? Ej! Jestem ci krytyk, po ty dziadu garbaty. Braum, zrób to, on cię w sumie tak tłuknął, stop. Dokończ go. No, i bardzo dobrze, Braum go wykończył. Zwycięstwo. Cząstka mroku, kulecz z tego mroku uchwycona w fiolkę. Zdaje się, że wysysa światło ze wszystkiego, co ją otacza. Można ją sprzedać pewnym podejrzanym typom za 12 czarnych koron. Świetnie. Dodatkowo lśniąca czaszka. Mała rzeźba w kształcie czaszki, która promieniuje energią. Czyli jakiś item dla nas. 600 pedeków. Trochę tam expa wpadło. I oczyściliśmy korzenie Maokaja. Czy tylko ja mam dość niespodziewanych ataków? Nasz duch jest silny. Odpędziliśmy cienie. Ta mgła ucieka przed korzeniami. Grobowiec jest oczyszczony. A co ze świętą wodą? Chociaż korzenie Maokaja zdają się być uzdrowione, święta woda dawno tu wyschła. Bez obaw, Braum. Znajdziemy lek dla twojego ludu. Jestem pewna. Lepiej wracajmy do Maokaja. Oby to wystarczyło, by oczyścić dalszą drogę. Oby właśnie tak było. Czy my już wróciliśmy do Maokaja? Nie. O Jezu, dobrze. Nie wróciliśmy do Maokaja. Tu jest skrzyneczka, którą z chęcią sobie wezmę, ale tam było jeszcze jedno miejsce. Złowieszczy korzeń, starożytna pawąż i 2 eliksiry. Tu była jeszcze jedna taka miejscóweczka, którą z chęcią bym zwiedził. Ale jednak wiecie co, ten trik, który wam zapowiadałem z samego początku, o którym tam wam nic dalej nie wspominałem, chyba działa. Wydaje mi się, że działa. Ciekawe, czy zauważycie, o co chodzi z tym. Tutaj teraz możemy wejść, tylko... A, tu było trzeba to zasilić. Dobra. To w ten sposób działa.
Trzeba się spieszyć. To jest. No. Jezu, kolejne. Taki szybki to ja nie jestem. Dobra, udało się. O nie, jesteśmy zgubieni. 30 minuta, dobra, będziemy mieć trochę dłuższy odcinek. Niech trafię. W sumie to nic nie tracę, no oprócz czasu na sen, no ale dobra, damy radę. Zresztą od kilku tygodni tak funkcjonuje, więc myślę, że to nie jest problem większy. Jak widzę, że mam do kogo nagrywać te filmy, to jest zupełnie inaczej. Dobra, Ari, wiesz co, ale przydałoby się jednak tego Brauma trochę podleczyć, bo jest tragedia. Pokażę ci swoją dziką stronę. Nie to, żeby coś, ale... Nie wiem, czy Braum będzie zainteresowany, on jest bardzo wstydliwy. Dobry strzał! Nie chciałem go zabić. Nie chciałem go zabić. Jeszcze krytyk, dobrze, walę te krytyki. Nie ma problemu żadnego. Nie ma żadnego problemu. Ari, leczysz. Ty też tarczkę dostaniesz. Dobrze mieć przyjaciół. Świetnie. Niemal tak dobre jak ciepłe mleko. Zdążymy może dokończyć sobie tą miejscówkę jeszcze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Weszło nam śmiało. Wszyscy cali? Tam są chyba jeszcze dwie walki oprócz tych. Dobra, przyspieszmy to trochę, tak tam waluta i tak dalej, to tam nie jest zbytnio potrzebne nam w tej chwili. Kurde, to jest więcej walk chyba. W sumie nie musimy cię nawalać, co tego musimy walnąć. Myślcie pozytywnie! Czy dla tych horror? Jeszcze z leczeniem. I pierwszy atakuje nasz zagubiony. A jednak nie. To mu się odwidziało. I tak, liczę, że tym razem jednak poleci to w górę. Bo chcę zabić tego horrora jak najszybciej. W szczególności, że dzięki temu nałożymy stack i klepnięcie. Ari, ty możesz leczyć nadal. Ale najpierw użyj zwykłego ataku, żeby sobie napić trochę many. Ty też fajne DPS sejdzisz, kurczę. Prawda, jesteś przydatna. Jeszcze AOE wleciało, no nie. Dobra, i tak, aleja. 354. Zdążymy cię zabić, dobra. Opak. Aż się wystraszyłem, powiem wam szczerze. To już możemy ciebie klepać powoli. Ej, no Ari była. Ari, używaj leczenia. Na wszystkich. No i weszło jak zwykle nie w tego, co potrzeba. Co ty mi tamtujesz w ogóle, co? Pulsujący mrok. Co, które zadaje wszystkim bohaterom 41 punktów obrażeń magicznych. O ty dziadu. Na każdego bohatera to nakładasz. Trzeba to zrobić, no bo innej opcji nie ma. Dobra, oczyściliśmy się. Wychilujemy się trochę. MF-ka. Następny atak do dobija, pamiętaj. Tu tam nałożymy rok, prawda? Nie da się uniknąć walki. Tak. No, bolesne to dziadostwo jest, ale mamy tarczkę, więc nie jest problem. To nie jest większy problem. Trochę kurde bosik. Dobra, czy ja ci mogę czarma sprzedać? Czy ty masz odporność na... Nie masz odporności. Świetnie. Mogę ci sprzedać czarma. Akurat przed twoim atakiem. Zaczekaj, będzie warto. I MFK. Dużo od ciebie oczekuję. Znaczy, że tu poleci czar. Ej, bolesne dziadostwo, bolesne.
Moja tarcza moim mieczem. Dobra, MF-ka, pokaż, że masz jaja. Kurde, no ty masz więcej niż jaja. Ty masz wyczajne i jaja razem wzięte. Kurde, naprawdę, ta postać jest po prostu boska. Dobra, bierzmy tą naszą oko krakena, zmocniony pierścień, wieniec Jordla. A, jak siedzimy Ari, to on nie może atakować. Nie chcę mi się z tobą tłuc w tej chwili. Da się to wyłączyć? Nie da się tego wyłączyć, no trudno. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Mamy 35-6 minut odcinka w sumie prawie. Tak więc dzięki wielkie, że ze mną byliście. Pamiętajcie o moim pytaniu z tym VR-em. No i jeszcze raz chciałbym wam naprawdę, naprawdę serdecznie podziękować, że ze mną jesteście i że to oglądacie. Grał dla was Shiro i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!